Boję się. Boję się! Jak jasny... Jak już wiecie, ja nie mam nerwów ze stali. Nie mam nerwów ze stali na pewno. Ta gra powstała od twórcy, który stworzył Welcome to the Game 1, Welcome to the Game 2. To jest Dead Signal. Dead Signal to jest połączenie Welcome to the Game i I'm on Observation Duty. I'm on Observation Duty chyba grałem na streamie, albo coś podobnego do I'm on Observation Duty. To, te gry mi się podobają. Welcome to the Game! Nagrałem jeden odcinek. Filter! Wektor, ja nie umiem patrzeć. String, zamknij, kurwa, to konst. Ale mnie zabije zaraz. 0x08. Ja nie chcę to grać już. I nawias, kurwa, drugi nawias. String is equal. Ten nawias, jeszcze ten nawias. Jest to w pizdzie, cię mam. Mam drzwi do patrzenia. I mi wystarczyło. Ale pomyślałem sobie, no cóż, wyszło, no nie mogę olać, nie? Nie mogę olać, muszę spróbować. Więc tak, zobaczymy, jak wyjdzie pierwszy odcinek. Wiem, że tutaj są zapisy chyba. A zresztą zobaczymy. Co, lecimy, nie? Bing bong, bing bong. Sponsor time. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest eneba.com. Miejsce, w którym znajdziecie gry i karty podarunkowe w najlepszych cenach. Zapraszam. Casual, normal albo nightmare. Nightmare jeszcze nie ma, okej. Okay. Permadeath? Nie. Dziękuję. Zagrajmy na casualu, co? Nie ma permadeath, nie ma Mr. Del Falco. Jak dobrze, nienawidzę pana Del Falco. I zmiana jest do 4 rano tylko. Mi się wydaje, że tutaj co godzinę się zapisuje. Chyba. Więc zagramy sobie gdzieś tak do drugiej... Do pierwszej może. I zobaczymy, jak wam się to spodoba, dobrze? Dziękuję. I... Okej, okay, w 2021 roku jest ponad 885 milionów kamer CCTV w Ameryce. Ponad połowa tych kamer są, mogą być łatwo... I ja pierdolę, ile tekstu! Czytam to po angielsku i będą napisy na dole. As of 2021, there are over 85 million security cameras in the United States alone. More than half are easily breached. They monitor... businesses, public parks, mass transportation, even your homes. The act of placing hidden cameras in such areas is also common. In fact, there is a whole business behind it. This presents a monetization option for shady individuals and organizations, organizations that operate behind the shadows of the dark net. You happen to work for one of them called Vivex, run by The Shade. The Shade. Czy to jest The Shade z Welcome to the Game? Wy mi będziecie musieli w komentarzach pisać, bo ja wiem bardzo mało o tym. Your employer. You are tasked in appeasing your employer by monitoring the CamSpy network, a network of hacked and hidden cameras. You are to report anything of interest to satisfy your customers. But time is money and you must meet your hourly quota or face termination. Being the entrepreneur that The Shade is, he has noticed that you live in a sketchy part of the city and decided to take advantage of this. You are to deliver packages to tenants in your apartment complex throughout your shift. Aha, czyli jeszcze muszę jakieś paczki dostarczyć, okej. Get ready, your shift is about to begin. Should be a smooth night, right? Czyli co? Czyli będziemy sprawdzać kamery, w które się będziemy hakować, tak? I w międzyczasie będziemy paczki dostarczać. Tyle zrozumiałem. I begin the shift. Good ending? Zobaczymy. Nie wiem, nie wiem, czy nagrywanie tego to jest dobry pomysł. Naprawdę. O, mam ścinki. O. Dobra, widzę, że gra... Oj, gra się ładuje. Gra się załadowa... Jezu, nie! No, wydaje. Jest lekkie opóźnienie, ale to możliwe, że mój komputer nie wyrabia. Czy u was to dobrze widać? Czemu? Dobrze, na nagrywaniu to lepiej wygląda. Dobra, więc to jest spokój. Jakieś dziwne obrazy. Jestem man of culture, oczywiście. Tutaj hakuję. O, hakieruję komputery. Takimi komputerami ludzie się posługiwali w 2021? I don't think so! Chyba, że są jakieś hakierskie komputery. CPM 98. No właśnie, no. Ale mamy za ten. Kurwet. Kurwet Television. Czyli, że ten. Nie znam polskiego. Dobra, idziemy dalej. Ała.
Dobra, faceplant drzwi. Dzień dobry. Zmieniam to na low. Pierdziele. Pink. O! Dobra, już gra nie jest taka piękna, ale jaka płynna. Przepraszam, widzowie. Niestety mój komputer jest sprzed średniowiecza. O, są kartki. Dear Ronald Evans, I hope this letter finds you well. We greatly appreciate your tenancy at 23 Hopkins Avenue and we strive to ensure that your living experience here is safe, comfortable and hassle-free. I am writing to inform you about an electrical issue that has come to our attention, specifically concerning the lighting in the apartment hallways. Uuu, czyli światło w korytarzach świruje. Bla, 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 bla. If the lights happen to go out in your hallway, you can simply just flip the switch a couple times to get the lights back on, while we resolve the issue. Dobra, rozumiem. Czy ja mogę... Czemu nie mogę ręcznie zmieniać efektów? Bo czuję, że jest albo turbo high... Custom. Dobra. Dobra, nie jest tak tragicznie. Nie, jest tragicznie, ja pier... O! O, DLSSS pomogło! Yo! Dobra, można grać. Ale już myślałem, że mi się nic nie uda. Tu jest soft, jakieś koty. To jest zrobione w Undertale? Jak się nazywa ten program do robienia gier? Ultra? Nie. Underperformance? Nie. Jako ja mam słabą pamięć, jak to się nazywa? Unreal Engine, o, Unreal Engine, coś na U, wiedziałem, dobra. To co, idziemy do o, chwilę, jeszcze tutaj miałem zobaczyć. Więc tu jest lock. Zepsułem lock. Okej. Okej. Okej, I broke it. Który się wychodzi? X-em, dobra. Światła. Okej. Rozumiem. Dobra, to co? Do komputera. Use komputer. Would you like to play the tutorial? Chyba musimy grać tutorial. Chyba poproszę. Vivex, welcome to your Vivex organization, recruit. This process is to help you better understand the ADOS. CAM Spy Network System. During your shift, you're responsible for monitoring the cameras that were assigned to you to navigate the camera network. Simply click on the arrows. You can also hit the associated arrow keys on your keyboard A albo D. Nie działa. While monitoring the cameras, you are to report anything of interest. To begin a report, click on the file report button on the left side of the screen. Nie mogę go kliknąć. A, dobra, sam się włączył. To file a report, you must select an appropriate category associated with the event you see. After you select a category, hit the send button. Ok. Czyli access point, open windows, doors, czyli dobrze. Hack, electronic items such as phones, dobrze. High value, credit cards, wallets, packages, ok. Defense, weapons, dogs, ok. Peep, people showering, sleeping. A, suspicious, people, bugs, etc. Czyli packages i bugs to jest to samo. Chwilę, czyli czy ja podglądam jakieś czyjeś domy i notyfikuję moich klientów o danych, powiedzmy, otwartych oknach albo jakichś drogich rzeczach, które w nich są? Czy to o to chodzi? At the end of each hour during your shift, okay, you must meet the required amount of quota points. Okay, quota points, okay. The icon in the top right corner of your screen represents how many quota points you have versus the amount you need for the hour. Czyli w pierwszej godzinie muszę zrobić 3, tak? Every time you file a successful report or deliver a package, you get a quota point. Quota points will roll over to the next hour if you exceeded the required amount. Okay. It seems you have also been assigned package delivery duty. Aha, no tak, no muszę jeszcze paczki dostarczyć. That's great! Nie do końca. Your help with this will help the Vivex organization grow. The icon in the top right corner of the screen represents how many packages you have missed delivery for. Aha, dobra. Missed too many and face termination. Okay.
You will receive a message from your employer when a new package is ready for delivery. The packages are delivered via the drone to the rooftop of your location. Okay. At Vivex, your safety is our number one concern. That is why we have installed a SavTech keypad security system at your location. The five-digit code in your top right corner to your screen represents the keypad's current code. The code will be updated periodically throughout your shift. Be sure to update the code on the keypad. The keypad auto-locks anytime, unlocks anytime the code is updated or when the door is open. Czyli tu jest kod i te drzwi się otwierają, jak ktoś otworzy drzwi. Czyli 74172. 74172. Dobra, o Jezu, X-em się wychodzi ze wszystkiego. 74172. 74172. 74172. Very nice, very good. How do you do? Dobra, shit. Play komputer. Dobra. Next. During your shift, associates of the Vivex network will need to communicate with you. The icon in the top center of the screen will open up your message application. Dobra, to świetnie. Each camera is tied to a location. The text in the top left of the screen represents the camera's current location. Aha, dobra. Czyli tu pokazuje gdzie. Jasne. This concludes our orientation. Thank you for being a part of the Vivex network. We look forward to having you grow with us and be a part of this organization. Exit. Dobra. All right, no dicking around tonight. Get shit done. Whatever, dude. She doesn't love me. Chwila, to ja? She doesn't love me, to ja. Świetnie. Czyli... No okej. Okay. Ile z tych kamer? Ile jest tych kamer? Okej, czyli szukamy ludzi, otwartych drzwi, toreb jakiś, tak? Dobra, to łatwo. To łatwo będzie. To łatwo, bo ja mam oko sokoła. Wiecie? Nic nie widzę. Czy powiedzmy telewizor liczy się jako high value, czy nie? Chyba nie. Okej, okay, to jest dziwne. Tutaj nic nie widzę. Absolutnie nic nie widzę. Bardzo mrygające światła. Czy mój komputer się gotuje? Tak, jest absolutnie gorący. Tutaj nic. Czy tutaj coś jest? Nie. Okej. Tutaj są hangary. Okej, nic nie jest zepsute. Kocham to. Nie kocham tego. What the fuck? Dobra, tu jest samochód. Ile jest samochodów? Raz, dwa, trzy. Tyle samochodów naliczyłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć samochodów. Umiem liczyć. Bardzo ładnie, Danielu. Dziękuję, Danielu. O, dobra, i tu wracamy do pierwszej kamery. Zajebiście. Czy coś jeszcze? I co? I po prostu mam... I tylko tyle, nie? I mam tylko patrzeć. To lecimy dalej. Lecimy... Kolejne kółko. Let's go, mate. Let's go. Tu jest lustro. Tutaj nic znowu. Nie wiem, czy jakoś muszę powiększyć przykładowo. Nie wiem, czy to wpłynie jakoś na moją jakość. Czy ta walizka... Dobra, czyli jeżeli zrobię file report i suspicious, bo widzę walizkę, czy to co, coś znaczy? Ja w ogóle widziałem tą walizkę tutaj? Nie wiem. Aha, teraz mam tylko jeden do zrobienia. Słyszeliście to? O nie, 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 nie. O, jest dziwnie creepy i cicho. Jest wiadomość. No, this report is not it. Aha, czyli to ma tu być, okej. Okay. Hello, Ronald. What a stupid fucking name that is. Zaraz, daj mi poszukać jeszcze. Zaraz odczytam twoją wiadomość, ale czuję, że pewnie jesteś niezadowolony. Tak.
czuję, że jesteś niezadowolony. Dobra. Hello, Ronald. What a stupid fucking name that is. I know you don't know me, but let's just say... Chwila. Just say that I know you. It seems that we have a conundrum. You work with Vivex, which is a competitor to me and my organization. In fact, I have been keeping my eyes on you for a while now, and the work you have been doing is impressive. But all good things have come to an end. I hope you are ready for the exciting night tonight. Let's just say I have some friends coming your way now to pay you a visit. Kim ty kurwa jesteś? Okej. Okay. Więc dostałem randomową wiadomość od kogoś, kto się nazywa Adam. He knew my real name and said he's sending company my way? Do you know who this is? Shit! This is not a good! He's a serious problem. Taki mu dam akcent. I know a guy who has a run in with him before and he owes me a favor. Let me contact him and I will have him message you. I just got the details from the shade about the whole Adam, to jest Clint teraz, situation. First I want to start off by saying that the type of work you do is pathetic and disgusting. The only reason I am helping you right now is because I owe the shade a favor. My name is Clint. Cześć, Clint. I've had a run with Adam in the past, and it was one of the blah 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 blah. I don't know what I had to do. Adam likes to play games. Oh! Oh! Ktoś pukał! Ktoś pukał! From what I hear on the back channels of the SSI that do most of these dirty are Lucas and Noir. Lucas and Noir. Noir słyszałem. Now they just won't straight up come and kill you. You see, Adam likes to play games, and luckily for you, there are rules. I've dealt with them before and heard some things have changed. So let me explain to you. Do you have a flashlight? Be sure to get it. Lucas, he's professional hitman. His choice of weapon is mostly a suppressed pistol, but I've heard lately he has been using a rifle. Ile ty kurwa piszesz? I was informed that you have a security system good to make sure... Dobra, numer się nie zmienił. Locked all the times when you are inside. Be sure to close the doors behind you. Okay. If you keep it locked, he can't get in. If he can't get in, however, he will resort to other methods. Okay. That's right. This is where the rifle comes into play. Be sure to keep an eye on out inside your apartment for a bright red laser. If you see this, avoid it at all costs and get to the cover. Do you have anywhere to hide? If you do, hide and wait him out. If you turn the lights off, he will give up faster and won't stick around as long. And whatever you do, don't leave your flashlight on, okay? No tak, mnie strzeli. Noir. Now the Noir... dobra, chwila, dajcie... czy ja mogę to czytać? Ja mam czas. Okay, Noir is some sort of weird call. The two individuals that Adam mostly uses are male and female. Kobieta i mężczyzna Noir, okay. I still don't know their names. They are pretty secretive. They like to operate in the dark, hence the name. Okay. They are almost like ninjas. Noir like ninjas, okay. They just appear and disappear out of nowhere, regardless of any sort of security system you have in place. If you leave your lights on, the odds of them appearing around you is low, but not zero. You will want to keep an eye out for them as well. Be sure to check everywhere in your apartment. They can be sneaky. If you see them, you must play their little game, depending on which one you see. Ja pierdziele. Jakieś gierki muszę zbierać. If you see the male, you need to shine your flashlight on him, then turn around and face the other way for 10 seconds. But don't get too close, keep your distance. If you see the female, she operates a little differently. She will want you to come closer to her, like real close, get to 3 feet, czyli metr, in front of her, but don't get too close, she will kill you. Also be sure not to run in with the presence. Also be sure not to run in her presence, okay? Now, once you are close to her, you will want to turn around and stay completely still. Do not move, wait for another 10 seconds and or so, and then you should be safe. As well, good luck. Ja pierdziele. Jeszcze paczka ma, 30 minut, pokój 5A.
Dobra, chwila. Chwila, dobra, czyli muszę znaleźć anomalię najpierw. Muszę znaleźć latarkę. Idę szukać latarki. Te drzwi były otwarte? Latarka. Co kurwa latarki? Co to jest? Kibelek, mój ulubiony. Co to było? Słyszeliście to? Ej, gdzie jest latarka? Okej, okay, czyli przed 11 muszę... Jezu! Ej, naprawdę mam problem, nie mogę znaleźć latarka. Może muszę anomalię najpierw znaleźć. A poszukajmy tej anomalii. Jest to anomalia. Chwila, on mi coś pisał. Dobra, package. Której to było? 32. Okej, czyli mam 20 minut. Mam 20 minut! Okej, kurwa, nie dobrze. Very not good. Absolutely not good. Ale to się wszystko powoli ładuje. Uuu, co to jest? Co? Co mam zrobić? Co mam zrobić z tym? Spacja. Ja pierdzielę, dobra, nie czy... Ja pierdzielę. Jak mnie stres zżera. Kod się nie zmienił, tak? 7-4. Okej. Okay. Drzwi, wszystko otwarte. Okej. Okay. Dobra, to jest chyba suspicious. Czy tu jest suspicious? Good job, dobra. X. Tu jest latarka. Dobra, czyli rooftop i ja. Jaki pokój? To był 5A, dobra. 5A. 5A. Dobra, i muszę iść na rooftop. Pięć A. 10 to najwyższy? Czy R? R. R to roof. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się, ani trochę mi się to nie podoba. Naprawdę, jestem jakby zesrany. Dobra, 10, dobra, to idziemy na dach. Czy ja mogę użyć latarki? I gdzie ta paczka ma być? Paczka! U jest paczka. Dobra. Czy ja mogę biec? Czy to spowoduje, że umrę? Nie sam tak. Dobra. 5A. A to na piąte piętro. Od 10. 3 godziny mam tak wytrzymać. 5A. Jezu, jak to wolno jedzie. 7. A ja na którym piętrze jestem? Na którym ja piętrze jestem? 8? O Jezu. Dobra. 5A. Drop of package. Dobra. Fuck off robimy. Na 8 czy 9? Bo nie widziałem, żeby na 9 piętrze się podświetlić. Dobra.
Man. No nie. W ogóle przepraszam, że czytałem po angielsku. Po prostu czułem, że zanim bym to przetłumaczył na polski wszystko, to czas by zleciał za szybko. Proszę, nie zgaś się. Nie zgaś się. Dobra. Żyjemy. O, fuck, jaki był kod? Jaki był kod? 741-72 Okej. 74172. Okej, dziękuję ci bardzo. Nie ma tu noir. Dobra, nie ma noir, nie ma żadnych snajperów. Okej, bo tam było powiedziane o snajperze, już komputer. Report checks out, good job. Dobra, czy mamy... Okej, czyli szukamy dalej, tak? Okej, czekamy dalej. Sprawdzamy dalej. Czy to tu było? Czy te drzwi są otwarte? The client received the package, good job, yeah! To było za blisko. Zdecydowanie za blisko. Robię szybki przegląd. Czy jest coś ważnego? Tutaj za dużo rzeczy się mryga. Czy to jest jako hack jakoś, czy... Czy to jest access point? Zaznaczam access point. W międzyczasie X. Sprawdzamy. Czy nic mnie nie... Zabija? Dobra, nic mnie nie zabija. Okej, this report is good, see what else you can find, okej. Okay. Dobra, czyli mamy 2 na 2, aha, 2 na 2, czyli już jest jakby... Ta godzina już jest załatwiona. Może w ogóle mogę tu zaznaczyć rzeczy? Chyba mogę. Czy jest jakiś limit do zaznaczeń? O, to jest chyba najważniejsze pytanie. Czy ja muszę tyle razy klikać F i F? Czy ja muszę tyle razy klikać rzeczy? To jest zamknięte, tak, dobra. Tu jest wszystko tak, jak być powinno, prawda? Tu jest wszystko super. Nie chcę dostać jumpscare'a. Tu jest strasznie ciemno. O, tu jest laptop. Laptop, telefon, to był hack. Chwila, tu była paczka. The fuck is this? Aha, czyli tam nic nie było. Okej. Okay. This report is good. Aha, dobra, czyli już jestem o jeden do przodu. Tu, a nie, to dobra, to kwiatek. O, to mnie boli, że muszę dwa razy wysiadać z komputera. Not good, man. Jakieś muchy latają. Mother hacker. Mother hacker, rozumiecie? Ale jestem śmieszny. Tu nic. Ja nie wiem, czy te drzwi są otwarte, czy zamknięte. Ja nic nie widzę. Jest wszystko dobrze. Państwo się nie martwią. Można wchodzić. Można się włamywać. Patrzę. Jestem turbo podejrzliwy. Dobra, to się mryga, ale... Okej, okay, wszystko jest dobrze. Sprawdzam dalej. Turbo podejrzliwy łeza. Strikes again. Chwila, czy tu są jakieś drzwi otwarte? Nie, przynajmniej nie widać. Czy tu coś jest? Chwila. Okej, okay, ten report jest dobry. Świetnie. Czy tu coś jest? Nie. Czy... Tu coś jest? Jak słyszę za dużo sapania... O! Klucze. Dobra, klucze. Suspicious. Zrobię suspicious i sprawdzam. Tam wiadomość dostałem. Okej, dzień dobry. Change the shade, what the fuck is this? This report is good.
A, no, report z noty, ale tych kluczy tu nie było. Access point. Może. Chwilę, 5B? Słyszałem to. 5B. Za 20 minut to teraz muszę iść. Kurwa. To co to jest? High value. Send. Może samo są klucze od auta. Dobra, za 20 minut 15, czyli 35, czyli muszę już iść. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. 5B. Spadamy. Rozejrzymy się. Dobra. 5B. 5B, rozglądam się, nigdzie nie ma. Noir! Idziemy na górę. Idziemy na górę. O Jezu, jak tu jest cicho! Dobra, i teraz tak. Muszę uważać na snajpera. Czy na dachu mnie snajper złapie też? Jest noir, jest kobieta i mężczyzna. Jak widzę mężczyznę, mam mu mrygnąć latarką i się odwrócić. Jak jest kobieta, mam do niej podejść i się odwrócić. Czy coś jeszcze? Jest dron. Dobra, świetnie. W tym samym miejscu zawsze paczkę odrzuca, to dobrze wiedzieć. Okej. Okay. Bez snajperów. Bez niepotrzebnych rzeczy. Adam jakoś nie chce mnie zabijać. Nie, nie Adam. Jak on się nazywał? Adam to jest ten, co go zlecił. Całe szczęście jestem z tymi notyfikacjami do przodu, z tymi kamerowymi, więc to jest dobrze, chociaż tyle. Dobra, zagramy do 12 i skończymy odcinek. I następny nagramy potem. Dobrze, widzowie? Dobrze, dziękuję. Cieszę się, że mnie rozumiecie. Chyba, że mnie zabiją. To wtedy skończymy i tak. Po prostu im dłużej lecimy bezproblemowo, tak długo chcę utrzymać ten odcinek. Proszę, niech światło nie gaśnie. To jest łoman. Jak blisko. Jak blisko. O, okej. Okay. 10 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. O! Gdzie ona zniknęła? Jebana, dobra jest. Dobra. To tyle, dziękuję pani Noir, bardzo miła pani jest. Ja pierdolę, którym piętrze żyjemy? Na 9. Okej, okej. Very good, very good. Kocham kobiety Noir. Szepła mi do ucha, asmry zrobione. Można iść spać w spokoju. Po co ja to sobie robię? Czemu nie mogę pograć sobie we FNAF World? W sumie niedługo będzie odcinek z FNAF World, gdyby ktoś się pytał. Dobra, tu nie ma Noir. Ale czy tu będzie Adam? Kurde, nie Adam, jak on się nazywa? Uj, jakie jest hasło? Ja pierdzielę, czy ja muszę klikać dwa razy? 39243. 39243. 39243. 39243. 39243. Hurra, hurra, dobra! Jesteśmy bezpieczni! Chyba, że będzie snajper. To będzie niebezpiecznie. To będzie niebezpiecznie. Po prostu kropka niebezpiecznie. Czy on dostał paczkę? Receive the baggage. Good job. Dobra, a my mamy jeszcze pół godziny. Pół godziny dobrej zabawy. Te klucze wciąż tu są. Czy to jest... Czy ten klucz... Nie wiem, czy on ma tu być. Dobra, nieważne. Może zniknie potem. Robimy obieg. I sprawdzamy za siebie. Tu nic nie ma. Tu nic nie widzę. Nie wiem, czy jakoś się będę musiał
powiększyć, ale mój komputer nie utrzyma tego. Czy to jest ważne? Nie. Tu wszystko jest git, nie ma żadnych laptopów. Tu jest nieważne. Tutaj te drzwi są zamknięte, okej. Okay. Dobra. O! Pieniądze! Pieniądze są jako high value, prawda? Dobra, patrzę. Okej. Okay. Sit down, Mr. President. That report will do keep them... Mam 6 na 2! Jestem zajebisty. Gamer. Tu też są klucze. Czyli czy to się liczy jako high value? Dobra, to się potwierdzi, bo nie widzę nic innego, co powinno być high value. Tu mikrofalówka jest włączona. Czy to jest high value? High value mi z mordy. Good job. 7 na 2, ale jestem dojebany. Czyli tutaj mam 0 na 3 paczki, czyli 3 paczki mogę pozwolić, żeby nie zostały dostarczone, tak? Co tam jest? Czy to jest telefon? Dobra, zaznaczam high value. To wygląda, jakby był telefon albo coś takiego. Aha. What the fuck is this? Keep looking! Dobra, przepraszam, szefie. I'm sorry. Dobra, i wychodzimy. Wychodzimy i sprawdzamy znowu. Kod się zmienił. Na jaki? Na jaki kod? Kod. 52081. 52081. 52081. 52081. Hu! Było blisko. Prawie by przyszedł i mnie zabił. Nie zapomniałem, jak się ten asasyn nazywa. Za dużo dźwięków jest dookoła. Jeszcze 15 minut i możemy skończyć. Ej, znowu tu jest high value. Zobaczcie, pieniądze wciąż. High value. Send. Czyli było więcej tego high value. Ja nie wiem, czy te drzwi są po prawej otwarte. No ale pieniądze... Aha, zniknęły. A tu co to jest? Co, czy to jest access point? Chuj, zobaczę high value. Nie, to było... To będzie jako... Wziąłem jako high value, a to będzie access point, nie? Kurwa. Nie wiem, nowy jestem tutaj. Oj, zniknął to, zniknął ten telefon. Dobra, jeszcze raz tam kliknę w tą kuchnię. O, teraz to zniknęło. Nie wiem. Dzień dobry. Nie ma no wire. Nie ma noir. Świetnie. Ile zostało? 10 minut. Dobra. Coś tu było? Nie, znowu jakiś zegar. A tu? Co to jest? Nie wiem. Nic nie wiem. Nie pytajcie się mnie, nie wiem. Nie wiem. Ktoś przyjdzie, za co to było? Nie wiem. Szukasz jakiejś większej odpowiedzi ode mnie? Nie wiem. Po prostu nie wiem. Czy tu są drzwi otwarte? Nie. Tu nic nie ma? Nie. Zapomniałem, ile aut liczyłem. I have a package that needs to be delivered. W dupę se wsadź package. Cały package, kurwa, w dupę se wsadź. Wtedy ci powiem. Dobra, pokaż ten package. Pokój 2C na samym dole. Czy ty wiesz, jak długo to leci? 2C. A gdzie mam się schować? Gdzie mam się schować? Nie patrzyłem, gdzie mogę się schować. Pod łóżko? Chyba nie. Idę w kompletnej ciemności. O, jest hajd!
Nie mogę sprawdzić latarki pod spodem. Myślicie, że poszedł? 2, 3, 4. Policzę do 10. 6, 7, 8, 9. Nie mam pojęcia. Mogłem w szafie sprawdzić, może w szafie się można testować. Nie, w szafie nie można się schować. Kurwa, on wciąż tu jest. Man. O, dobra, jest 12! Ale teraz tylko muszę poczekać, aż laser minie. Czekam, aż laser minie i kończę tą zmianę. Ile to ma trwa? Ja myślałem, że zgasiłem... Ja zgasiłem światło, prawda? Czemu ono było zapalone? O-o. O-o. Czy to już? Zaraz zniknął. Kurwa, nie zniknął. Czy ja mogę piknąć? I zobaczyć? Nie mogę. Ja nie wiem. Nie wiem, ile mogę patrzeć tutaj. Ile mam tu siedzieć? Nie, nie ma już. No jest laser. Co mam zrobić teraz? Ode mnie to tyle, kochani. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej z Dead Signal, dajcie mi znać w komentarzu. A postaram się wam dostarczyć to, czego chcecie. Ale na razie mi się wydaje, że chyba się zbugował, bo ile mam czekać na ten laser? Powiedział mi, żebym się chował. Chowam się. Ile? Ile? Całą noc mam się przechować teraz? Ile? No, jest ten laser! Huk, idę umrzeć. Strzelaj. Chuj, umrę. Celował we mnie. Ja się już pożegnałem, a gram dalej, jestem głupi. Co mam zrobić? Co ja mam zrobić? Kur, może dam się zastrzelić, co? Strzelaj! 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 On się musiał zbugować. Nie wierzę, żeby aż tak długo, kurczę, trzymał tą broń. A może miałem wyjść z budynku? Ale da się wyjść z budynku w ogóle? W każdym razie, tak jak mówiłem, ode mnie to tyle. Dzięki wam wszystkim za oglądanie. Do następnego razu. Pa, pa!